No jesteśmy zmuszeni, żeśmy przyjechali po to, żeby zwrócić uwagę Ministerstwa Rolnictwa, żeby mamy szkody przez dzików spowodowane, nie robi się, domagamy się już jakieś półtora roku odszkodowania za te szkody. Nie dostaliśmy żadnych do tej pory odszkodowań. Brakuje dobrej woli ze strony ministra, zarówno rządu. Ja uważam, że jeszcze w postulatach powinny się zawierać problemy dotyczące nieprawidłowości w działaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarządzanej przez pana Grossa pod nadzorem pana ministra Sawickiego, albowiem 15 700 gospodarstw rolnych ma nie dostać w ogóle dotacji ze względu na to, że agencja od 2009 roku łamała przepisy ustawy o płatnościach obszarowych dla rolników. Oczywiście ktoś nas tutaj zmobilizował, ktoś nas tu przyprowadził. Nie Izdebski, nie jakaś polityka, tylko zwykła bieda wygnała godnych polskich rolników i właścicieli na kredyt właśnie tych ciągników. W związku z tym my nie chcemy konfrontacji, rozjeżdżamy się dzisiaj. Jest to pierwszy etap mobilizacyjny, bo pokazaliśmy rządowi, pokazaliśmy Polakom, że z odległości 250-300 km ludzie są gotowi prawie cały dzień jechać, żeby tu stanąć dzisiaj w Warszawie na tej blokadzie, na wspólnym naszym rolniczym celu. Czyli jaki jest najważniejszy komunikat? Czyli te ciągniki, które są z Białegostoku, z zabudowa, zostają. Właśnie kolega dzwonił, że oni nie odjeżdżają. Natomiast te ciągniki, jak powiedziałem, które są wcześniej, najprawdopodobniej zaraz odjadą. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I wszyscy rolnicy na ulicę. Dawaj, dawaj.